Mamy nowe logo. Proszę bardzo. O tak, to nowe logo, co to... Kwi! Wskakuj. Cofnięty. No i teraz proszę nie zamykać drzwi. No widzisz, ale gazohol 10% na nowo. Max. Gazohol? Co to jest gazohol? Benzyna zawierająca alkohol... Tego jeszcze nie piłeś, wiem. Alkohol etylowy i metanol. W pojazdach paliw zawierających MTBE. Ocenę bieżącą samochodu. Eter tertbutylowo-metylowy w stężeniu przekraczającym 15%. To jest to, co... Zmieniając bieg z 5 na 4, należy uważać, aby nie włączyć drugiego biegu, przypadkowo przesuwając dźwignię zmiany biegów zbyt daleko w bok. To dynamiczna sylwetka nowej Kia Stonic, już powiem. Pyta się o co? No przecież widać co. Kojarzy się z pełną niezapomnianych wrażeń jazdą. Nie zasłaniam całego samochodu. Kojarzy ci się? Znaczy... Z pełną niezapomnianych wrażeń jazdą? Nie wiem, jeszcze nie jechałem. Znaczy, ale czy się kojarzy? Kiedyś jechałem. Sylwetka. Żeby do SUV-a wsiadać, to nawet jest but narysowany. Tylko ale on jest przekreślony. Bo nie można wchodzić po tym progu. Do twojej Deliki można, po progu tutaj nie. Jeszcze można. No teraz to zastępuje samochód miejski. I nie tylko. Taki uniwersalny. To jest taki uniwersalny samochód. To jest samochód na granicy... Miejsko-podmiejski, jak to elektryczny. To jest samochód na granicy tak naprawdę prawie że kompaktów. No segment B, C, tak po środku. Ani B, ani C. Ani kukuryku. Kia Stonic. Kia Stonic, dokładnie tak. No taki mały miejski samochód, no. Nie, no właśnie nie taki mały. No gdzie nie taki mały, przecież widzę z zewnątrz. Taki no. uniwersalny i wszechstronny. Nie za duży jest. Teraz Piotrek, teraz co merytorykę, poproszę o podanie. Nie za duży, proszę bardzo. Jak nie taki mały, wskakuj. A proszę bardzo, nie będę podawał wymiarów, tylko wskoczę. Proszę bardzo, fotel cofnięty do tyłu, proszę bardzo. A dasz jego cofnąć do przodu? Cofnięty. Teraz jest cofnięty. No i teraz proszę nie zamykać drzwi. Teraz jest cofnięty. Nie, teraz nie zamykajmy drzwi, gdyż albowiem... Nie, mam kolano go boli jak nic. Tylko dawaj w drugą stronę, dawaj do przodu. Albera się nadaje, no. Proszę jak w limuzynie. Dobra, prawda leży jak zwykle po środku. Zobaczcie. No jest miejsce. Robert no. się mieści, ja się mieszczę. Miejsce mam nawet na głowę. O. Nawet na głowę jest. Nawet na głowę. Wyglądasz jak przy ciasnym kapeluszku. Wiesz co, ale, bo tu ale jest taka miękka jakby, ale nie ociera mu się no, pod sufitkę, więc nie jest źle. Jeśli chodzi o merytorykę, około 330 litrów bagażnika jest za mną. Nowoczesne auto multimedialne, dobrze. Router, tak, do światłowodu, tak. No, jest bagażnik. Jest bagażnik, jak 330 litrów w samochodzie. I jest miejsce na butle. Jest referencyjny bajzel też. Nie, to nie jest referencyjny bajzel. Bagażnik jest do tego, żeby były w nim bagaże. Jest. Pedant jeden, no. Są bagaże. Wiesz, bo niektórzy pokazują samochody tak eleganckie, takie sterylne, wiesz, bez nawet paproszka w bagażniku. Jest plecak, my specjalnie bierzemy taki samochód bez paproszków, po czym sypujemy paproszki, żeby one wyglądały tak jak w życiu, no. Dokładnie. No. Samochody służą do tego, żeby coś nimi wozić. Używać. Człowieka, towar. Bagażniku, bagaże. W bagażniku, bagaże. Człowieka na fotelu. I pół świni. Z przodu. Mamy nowe logo. Proszę bardzo. O tak, to nowe logo, co to? Kwi. No właśnie tak, wszyscy się... Kija. Kwi. Tak, kwi, zgadza się. Idzie przywyknąć. Albo ki. I nawet... Tylko w innym języku jakimś. I nawet na siebie jest nowe logo, wszędzie jest nowe. Jest ładniejsze niż było. No jest. Logo. Co pod maską mamy? Pod maską mamy silnik spalinowy. O pojemności 1 litra. Tak. Mów za siebie. Elektryczny byłby... Czekaj, bo Robert, wiesz, ma rozdwojenie jaźni. Ja lubię samochód. On jest... Bipolarny. Krytycznym orędownikiem. Ja jestem krytycznym orędownikiem elektromobilności. Ja lubię samochody elektryczne. Ale nie za bardzo. Lubię w mieście i pod miastem. No. Ten natomiast nadaje się nie tylko pod miasto, ale Smart nawet za miasto. Stream Turbo. Turbo G. Smart Stream to będzie miało ze 100... Ze 100. Ze 100 koni? Czy 100 ze 100. Tylko 100? Ze 100. A to można zaczipować. Słuchaj, to w ogóle ten model występuje z silnikiem litrowym 100 i 120-konnym. No właśnie mówię o tym. Tak. Pytam się ile. Pytam się ile ty przyjechałeś. Słuchaj, są jeszcze wersje na przykład, które mają taką, to ma manualną skrzynię biegów, ale jest wersja, która ma manualną skrzynię biegów i sprzęgło takie zrobotyzowane, które działa jak normalne. Ale pozwala autu żeglować. I oszczędzać paliwo. Czyli wysprzęgla, kiedy to jest akurat potrzebne. Ten tego nie ma.
Więc jeździ normalnie. Ale zupełnie. Ja tutaj zaglądam. A tamten też jeździ normalnie, no tylko jest to bardziej skomplikowane. Ale to są ważne rzeczy, zaglądasz. Bo jak zaglądasz do nowych samochodów, to często jest tak, że tutaj ten lakier jest taki... Że go nie ma. Oszczędny, że go nie ma. Taki jak tutaj. Taki jak tam, dokładnie tak. No ale to od środka, to luzik. No ale tutaj masz polakierowane wszystko, no. Podkład... Nie, no. No nie, no od środka nikt nie lakieruje, no. Nie, no tutaj też nie doszli w każdą dziurę z tym lakierem, ale no weź tu dojść. Ale jaki to ma sens, żeby to robić w ten sposób? W sensie, żeby właśnie doszli. Nie ma żadnego, no więc czepia się, Robert. Nie czepiam się, no tu miło jest otworzyć maskę i zobaczyć, o, polakierowali. A komu ma być miło? Blacharzowi, jak będzie składał to auto, podzwonię? To właśnie, kto tu... Od razu podzwonię, kto zagląda pod maskę takiego samochodu, to nie jest 30-letnia Delica. Ja wiem, 7 lat gwarancji. To nie jest 30-letnia Delica, żeby tu zaglądać pod... albo 30-letnie Volvo, żeby tu zaglądać pod maskę. 7 lat gwarancji to nie są, no... Niewiele kolor... można powiedzieć o tym silniku. No jest. Słuchaj, on jest. On jest i zapewnia wystarczające osiągi. Poniżej 11 tak. sekund do setki, tam 180 z groszami prędkości maksymalnej. Poniżej 11 do setki? 9 coś, no tak, no. No. No litrowy silnik. No co ty chcesz? SUV crossover. No ostatnio mieliśmy Focusa z litrowym silnikiem, zamiast 150 koni. Ale nie był ale SUVem nie 155 koni. Jak to nie był? Był SUVem. No dobra. Był Active to był. A to był Active. To... I się zachwycałeś, jak ją praktyczny. No, no tak. No, to jest super. No ten ma mniejszy bagażnik. Dobra, siadamy do środka. To cena pewnie podobna. To jedziemy, Piotrze. Jak się nie kręciło, to Robert powiedział, no bardzo ładne auto. No bardzo ładne. No, tutaj takie niebieskie jest, no. A to niebieskie, to dzień, to jak nie ma jak jest niebieskie, to nie ma piano Blacka i się nie odbija. O, i tu jest matowe. A? Ile to kosztuje? A nie. A, zaczekaj. To jest SUV znaczy, co? Zaczekajmy od tego, że teraz to w sumie to nie wiadomo, ile to kosztuje. Co tu się dzieje? Pas miga, że nie zapięty. To no. Ja tu jakieś jeszcze dziwne. O. Że to lepiej już? Teraz Alan, zapnij pas. No, no. Zapiąłem. Ale nie ten, co trzeba, no. No przecież widzę, że nie ten, co trzeba, no. No i się dziwi, że był no, potem niewygodnie. Nie, no. Dobry zapiąłem. No to zapnij obok, żeby było, że zapięte, no. Tylko po prostu tyłek mam za szeroki, myślisz, że ktoś siedzi obok jeszcze. No to zapnij wszystkie, no. Jaki problem tam? No te nie chcę wejść. Ten nie pasuje. To mówię, że zapnij ten drugi obok, no ten prawy, no. Jak ja mam w takich warunkach jechać? No właśnie, no. Przecież skandal jest. No i zapnij prawy i będzie, że zapięty i nie będzie piszczeć, no. Potrzebujemy ten. O. Widzisz? Ale ja nie siedzę, nikt tu nie siedzi. Jak to nie? Dobra, opierałeś się łapą. Nawet w ogóle... pół tyłka tu nie siedzi mojego. No, siedzi, wystarczy siedzi. Ćwierć przy twojej obecnej wadze, no. Także no. Westchnął Alan. Tak. Miły samochód. To Feller. Taki no zwykły no. To ja on to nagrywa w ogóle czy nie? Na razie staram się rozplątać. Operator zaplątał nam się w kable. No, ma instrukcję obsługi. Ale zobacz jaka gruba ta instrukcja obsługi. Jak właśnie coś, widzę no. Jakby tu coś skomplikowanego było. Ciekawe w ilu językach. Czy to po polsku wszystko? No ale dobra, nie skończyłem. Kurde! Ceną, no, teraz no dobrze, no więc od 77,900 bodajże tegoroczny model do w okolicach setki się. A ty przeczytałeś instrukcję obsługi? Zanim ruszyłeś tym pojazdem. Zaczekaj, Alan, zaczekaj, bo ty tak 100 tysięcy, to, że twoja pensja nie wzrosła, wiesz, no... Inflację mamy. Nie chcesz o tym słuchać. Inflację mamy i teraz, no już. I teraz wszystkie samochody generalnie podrożały straszliwie, więc nasze przyzwyczajenia do określonego poziomu cen w różnych segmentach, to należy sobie tak... To... Ale dla mnie to 100 tysięcy to jest jakaś bariera psychologiczna bardzo. No widzisz, a tu nie o psychologii mówimy. To 100 tysięcy no. Już powinien być jakiś... Widzisz. No nie, i dobrze, już ci tłumaczę. Otóż... Ponieważ nie jesteś jedyną osobą, która ma taki problem psychologiczny. No bo to jest problem, no. No to jest problem, generalnie te ceny są problemem psychologicznym. W związku z tym, dlatego firmy nie robią teraz takiego zwykłego subkompakta albo auta miejskiego, tylko takiego suwika. Robią suwa crossovera, dlatego że jeszcze... To musimy zawrócić. Tak, zawrócimy. Zobacz, i teraz skorzystamy z tego podwyższonego prześwitu, tego SUVa crossovera. Mykniemy sobie tutaj szybciutko. No i zobacz, to podwyższone zawieszenie to jednak sensowne jest. Dobrze, w każdym razie, no. Chodzi o to, że jak się zrobi SUVa crossovera, to ta wyższa cena aż tak bardzo nie kole w oczy, jakby to miałoby być zwykłe auto miejskie, jak usiłowałeś się zaklasyfikować. SUV crossover, no to SUV może kosztować stówkę.
Może. No. A może taki, nawet więcej, no. A takie małe miejskie auto z litrowym silnikiem, to od razu 100 tysięcy za miejskie auto z litrowym silnikiem powariowali. A tutaj SUV za 100 tysięcy, to okazja. A czytałeś to? To jest instrukcja obsługi samochodu. To chcę ci powiedzieć, że właśnie za to cenię ten samochód, że do niego... Nie, no wyrzuć, to jest dużo papieru, no. No. Ktoś się napracował. A, to się przyda na zimę też. Ktoś się napracował. I dlatego chcę ci powiedzieć, że... Nawet jedno, nie wiadomo, ile ma to stron. Jedno z największych zalet tego samochodu jest to, że ta... O, przepraszam, walnąłem w kamerę i będzie teraz rozdrygany obraz. Że ta instrukcja obsługi jest w zasadzie niepotrzebna, zobacz. No jak nie, proszę bardzo. Nie. Wymagania dotyczące paliwa, to jest ważna rzecz. A, i to jest bardzo ciekawe. A propos wymagań dotyczących paliwa, dlatego że widać, że to jest samochód na różne rynki, niekoniecznie te takie w krajach bardziej rozwiniętych. Właśnie, jaką minimalną liczbę oktanową można mieć paliwo do tego samochodu? No, 87 lub 87 oktanów, ha? Tak. Ha? Właśnie tyle. Więc tak można, tym sobie gdzieś w azjatyckich albo afrykańskich krajach. I może być też gazochol. Gazochol, widzisz. I na kołach do Maroku można jechać. No, i możesz tankować prawie, że byle co, byleby paprochów nie było za dużo w tym, bo się filtr zatka. To i przez jeździć. Bułeczkę. No widzisz, ale gazochol 10% etanolu. Alkohol? Co to jest alkohol? Benzyna zawierająca alkohol. Tego jeszcze nie piłeś, wiem. Alkohol etylowy i metanol. No, nie, metanol, nazywany też nie... spirytusem zbożowym. Nie. Tu jest instrukcja obsługi powinniśmy czytać. No. Czekaj. To byłoby słuchowisko. Przede wszystkim... Są też inne paliwa. Metanolu nie należy... Znaczy, tak, jeśli chodzi o merytorykę. Bo to, są też inne paliwa. Znaczy, to ja chciałbym to dodać nie jest też... blok bimbrowniczy. Ale to nie, bo gdyby tak ktoś się napił jednak metanolu, to co jest ważne, żeby tym metanolem się tak nie zatruć na amen? Napić się etanolu. Napić się kawę. Nie, właśnie, Alan, od razu widać, że z chemią nie miałeś zbyt wiele wspólnego. Ja no znam to, wiem. No więc najważniejsze jest to, że jak się przez przypadek napije metanolu, to trzeba natychmiast łoić tyle etanolu, ile wlezie. Dokładnie no. Tak. Oglądam takiego vlogera, co w Kambodży mieszka i właśnie tam... I on ten przypadek na szczęście właśnie... Wiedział o tym. No ale wróćmy do instrukcji obsługi, bo instrukcja obsługi w użytkowaniu samochodu jest ważna. Nie. Jest, bo nie tutaj tego. Mamy też inne paliwa i nie wiedziałeś, że są paliwa zawierające silikon? Sulikon. Albo związki manganowe, ferrocen. Molibden. No, zawierające inne dodatki metaliczne. Może spowodować uszkodzenie pojazdu i silnika. Niemożliwe. No. I jest uwaga, gwarancja udzielana na nowy pojazd nie obejmuje uszkodzeń układu paliwowego lub problemów z wydajnością silnika spowodowanych stosowaniem wymienionych paliw. To tego ferro coś tam to nie i tego z molibdenem to też nie. Ale ja apeluję tutaj o jakąś merytorykę. No to jest merytoryka. Kia zaleca unikanie stosowania w pojazdach paliw zawierających MTBE. Ocenę bieżącą samochodu. Eter tert-butylowo-metylowy w stężeniu przekraczającym 15%. To jest to, co... paliwa, poproszę. No więc w kwestii zużycia paliwa, to ten samochód nie błyszczy. Nie jest źle, ale też nie jest jakoś rewelacyjnie. Pali to wyraźnie więcej od wszystkich takich nowoczesnych hybryd i tak dalej. Znaczy teoretycznie tam jakieś 5,5-6 powinno palić. W praktyce, jak trochę pojedziemy po zakorkowanych miastach, ale też wyjedziemy na autostradę, to tak gdzieś siódemeczka z przodu się może pojawić. A skrzynia nawet... jest sześciowego. Skrzynia jest siedmiu. Skrzynia jest, no, albo... Wsteczny. Tak, wsteczny jest. To zielone tak światło. Dawno nie czytałem instrukcji obsługi. Myślałem, że ciekawszej instrukcji. Jest bardzo ale ciekawe, zobacz, bo tutaj są zobacz, bardzo ważne to, rzeczy. To poczytaj tutaj, zobacz, takimi dużymi literkami, jak na radio, media, tak. No, widzisz, tak. Nawet przy starczowzroczności, a w chcesz przypadku tego że modelu... Jest auto dla emeryta, tak? Chcę powiedzieć, że emeryt byłby z tego auta bardzo zadowolony. Dlatego, że to jest taki samochód, który z jednej strony ma wszystkie nowoczesne systemy, które się przydają, czyli ostrzega o różnych rzeczach i w ogóle jest taki bezpieczny, a z drugiej strony obsługuje się go prosto i nie dziwi różnymi kosmicznymi funkcjami. Jakbyśmy się przesiedli do tego samochodu z samochodu sprzed, nie wiem, 20 lat, to nic nas strasznie nie zaskoczy. Niektóre rzeczy będą milsze w obsłudze, ale nic nas strasznie nie zaskoczy. To jest proste w obsłudze auto i to jest tylko naprawdę duża zaleta. A ten czyta tą instrukcję obsługi. Bo instrukcja obsługi w przypadku samochodu, który ma 7 lat gwarancji, jest bardzo ważna. A to i warunki tej gwarancji też bywają ważne. Tak. No przecież no. Te 7 lat gwarancji to jest 7 lat gwarancji, ale 7 lat na czytanie. Prawie jak encyklopedia. Na przykład, zmieniając bieg z piątego, uważaj teraz, bo to jest ważne, jedziemy.
kierunkowskaz włączyć. Zmieniając bieg z piątego na czwarty, należy uważać, aby nie włączyć drugiego biegu, przypadkowo przesuwając dźwignię zmiany biegów zbyt daleko w bok. Już wiem, dlaczego ta instrukcja jest taka gruba. Tak drastyczna redukcja biegów może spowodować na tyle duże zwiększenie obrotów silnika, że wskazówka obrotomierza znajdzie się w czerwonym polu. Tak wysokie obroty silnika i skrzyni biegów mogą prowadzić do uszkodzenia silnika. Nie należy redukować biegu o więcej niż 2 stopnie, ani redukować biegu, gdy silnik pracuje na wysokich obrotach. 5000 obrotów na minutę lub więcej. I potem mamy znowu przestrogę i przestrogę. I... Jest to prawie tak przydatne jak te instrukcje pił spalinowych na rynek amerykański, żeby nie operować w okolicach genitaliów. Tak, bardzo ważne przestrogi, tak. To samo przy broni, żeby... No ale no o, przestroga, ostrzeżenie, przestroga, ostrzeżenie, przestroga, ostrzeżenie, no. To proszę pana, tych horrorów pan nie czyta. Tak, tak. Normalny tak, samochód. To jest taki baltonowski chlebek, no. No to jeździ, no. Słuchaj, jeździ, skręca, hamuje. No. Jeździ, skręca, hamuje. Nic złego w chlebku baltonowskim. No chlebek baltonowski, jak jest świeży, to jest bardzo dobry. Jeździ, skręca, hamuje. Wygląda tak, że sąsiedzi nie powiedzą, że ubogo jest, albo że wstyd i tak dalej. Nie, no teraz... Wygląda fajnie. Teraz z nowymi samochodami to w ogóle nie jest ubogo, no bo to kurde prawie ale stówkę kosztuje. No. Wygląda fajnie. No wygląda fajnie, no. Wszystko, co trzeba, ma na pokładzie. Nie epatuje jakąś straszną nowoczesnością. Normalny, fajny samochód. Ale wiesz, że wolę swojego kaktusa. Jest większy.